Szanowni Państwo, po omówieniu przygotowań w niebie do ostatnich sądów siedmiu plag i siedmiu czasz gniewu Bożego, o których czytaliśmy w rozdziale 15, teraz przechodzimy do rozdziału 16, gdzie te sądy faktycznie spełniają się na ziemi. Cały 16 rozdział Księgi Objawienia to opis manifestacji tych sądów siedmiu czasz gniewu Bożego. A zatem oczywiste jest, że scena tego 16 rozdziału odgrywa się na ziemi. Jesteśmy w drugiej połowie okresu gniewu Bożego, okresie, który Jezus nazwał wielkim uciskiem, gdzie zaczyna się wyłaniać ostatni zestaw sądów, które mają zostać wylane siedmioma złotymi czaszami gniewu. Ten 16 rozdział możemy podzielić na następujące 7 tematów. Pierwsza czasza, wylana na ziemię, wrzody na czcicielach Antychrysta. Druga czasza, wylana na morze, zamienione w krew. Trzecia czasza, wylana na świeżą wodę, rzeki i źródła obrócone w krew. Czwarta czasza, wylana na słońce, intensywny palący żar. Piąta czasza, na królestwo Antychrysta, ciemność i ból. Szósta czasza, na rzekę Eufrat, Armagedon. I siódma czasza, w powietrze, wielkie trzęsienie ziemi i grad. Księga Objawienia, 16 rozdział, 1 werset. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. Głos ten nie może być niczym innym jak głosem Boga, Jezusa Chrystusa, tym samym głosem, który Jan słyszał na początku swojej wizji jako potężny głos. Księga Objawienia, 1 rozdział, 10 werset. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby. Jest to głos wychwalonego Chrystusa i to On jest pełen gniewu. Jezus wielokrotnie przemawiał do ludzi w miłosierdziu i miłości, oferując przebaczenie i zbawienie. Ale w końcu Jego kielich gniewu jest pełny i musi się przelać. Księga Objawienia, 16 rozdział, 1 werset. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. Apostoł Jan natychmiast zwraca naszą uwagę na świątynię w niebie, skąd wychodzi ten donośny głos. Jak studiowaliśmy wcześniej w poprzednich wykładach, w niebie jest prawdziwa Boża świątynia, która służyła jako wzorzec dla ziemskiej świątyni Salomona. I ta niebiańska świątynia jest tym miejscem, z którego ostatecznie przyjdzie tych siedem czasz gniewu Bożego. Donośny głos wychodzący z tej świątyni to jest głos Pana Jezusa, któremu Bóg Ojciec powierzył sąd nad tym światem. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale 22 i 27 wersecie czytamy, że Jezus jest upoważniony do sądu całego wszechświata. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi. Przekazał mu władzę wykonania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Księga Objawienia, 16 rozdział, 1 werset. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. Tak jak na początku Księgi Objawienia było siedem zapieczętowanych zwojów,
I kiedy każda pieczęć została złamana, inny sąd przychodził na ziemię. Tak samo też było siedem sądów trąb. I kiedy każdy z siedmiu aniołów zabrzmiał w trąbę, inny sąd przyszedł na ziemię. Tak też i teraz. Bóg użyje siedmiu aniołów, wybranych i wyposażonych, do wylania ostatnich siedmiu plag, zawartych w siedmiu czaszach gniewu Bożego. Rozpoczyna się ostatnia połowa siedmioletniego okresu gniewu Bożego, okres wielkiego ucisku, a zbuntowani mężczyźni i kobiety nadal mogą korzystać ze zbawczej Bożej łaski, nawet jeśli niewielu to zrobi. Ci, którzy nie chcą być naznaczeni znamieniem bestii, uciekają gdzie się da, by ratować życie. Ale wielka ich liczba zostaje złapanych i zabitych. Długa susza i głód z poprzednich sądów trąb wciąż nękają ziemię, a zapasy żywności są krytycznie ograniczone. Taka jest światowa sytuacja, gdy zaczynają się plagi czasz sądu Bożego. Księga Objawienia, 16 rozdział, 1 werset. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. Bez dalszej zwłoki czasze gniewu muszą zostać wylane, a straszne plagi muszą zaatakować ziemię. Jednak każda z plag, choć śmiertelna i bolesna dla ludzi, ma jednak swój specyficzny cel. Każda plaga musi być wylana we właściwej kolejności, a zbiorowym efektem wszystkich siedmiu plag będzie ostateczne, całkowite oczyszczenie z ziemi ludzkiego buntu. A więc to, co się dzieje, to proces przygotowania ziemi do przyszłego przejęcia władzy przez Jezusa i Jego Królestwa. Przez te sądy siedmiu czasz panowanie szatana nad ziemią stanie się coraz słabsze, aż w końcu, kiedy wszystkie sądy będą wykonane, ziemia zostanie wyzwolona z jego niewoli i Królestwo Boże zapanuje na ziemi. Jezus powraca, aby królować na tej ziemi. My, Jego Kościół, Jego oblubienica, po naszym poślubieniu powracamy jako Jego małżonka, aby królować wraz z Nim na ziemi. Księga Objawienia, 5 rozdział, 9 i 10 werset. I taką nową pieśń śpiewają: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 2 werset. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Na polecenie Jezusa pierwszy anioł natychmiast dokonuje wyroku, wylewając swoją czaszę na ziemię, czyli na mieszkańców ziemi. W podobny sposób ziemia została dotknięta podczas sądu pierwszej trąby, o której czytaliśmy wcześniej w Księdze Objawienia, 8 rozdział i 7 werset. I pierwszy zatrąbił, a powstał grad i ogień pomieszany z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszystka trawa zielona.
Kiedy pierwsza trąba zabrzmiała, mamy ogromne zniszczenie trzeciej części ziemi, jednej trzeciej drzew i wszystkiej trawy. Możemy tylko sobie wyobrazić, ile dymu powstało z tych pożarów lasów i trawy. Ponieważ trawa jest głównym pożywieniem zwierząt, to te pożary przyczyniają się do wymierania ogromnej liczby tych zwierząt, co powoduje głód, jak również powoduje, że powietrze jest skażone smrodem padliny. Chociaż ten sąd sprawia, że życie na ziemi jest bardzo trudne w tym czasie, to jednak pierwsza plaga sądów czasz gniewu Bożego jest o wiele bolesna, ponieważ bezpośrednio dotyczy ludzi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 2 werset. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Cała współczesna kultura jest ukierunkowana na wygląd fizyczny, na młodość i piękno. Fotografie przystojnych mężczyzn i pięknych kobiet są zawsze na pierwszych stronach w magazynach, zawsze są w filmach, są tymi, których każdy chce naśladować, każdy chce być podobny do jego czy jej gwiazdy filmowej. A teraz z wylaniem tej pierwszej plagi jest to pierwsza rzecz, którą Bóg tutaj zabiera, ponieważ te złośliwe i bolesne wrzody zaczynają pojawiać się na ludziach, zmieniając ich wygląd i powodując ogromne cierpienie. Jak zobaczymy, we wszystkich tych plagach przejawia się boski sarkazm. Ludzie przywiązują ogromne znaczenie na swój wygląd, więc Bóg również zmienia ich wygląd zewnętrzny. Co jest jeszcze bardziej interesujące, to fakt, że ta plaga dotyczy tylko pewnej grupy ludzi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 2 werset. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Po pierwsze, proszę zauważyć, że ten sąd zostaje wylany na ziemię w drugiej połowie okresu gniewu Bożego, w okresie wielkiego ucisku, ponieważ tylko wtedy Antychryst odsłoni swą prawdziwą twarz i przy pomocy fałszywego proroka wyda dekret o przyjęciu jego znaku, jego imienia lub liczby jego imienia. Księga Objawienia, 13 rozdział, 16 i 17 werset. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Po drugie, proszę zauważyć, że ten szczególny sąd przychodzi tylko na niewierzących. Tą plagą dotknięci są tylko ci, co mają znamię bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Zbawieni ludzie w tym konkretnym momencie nie doświadczają tego sądu. W taki sam sposób Bóg ochronił swój naród przed czwartą i następnymi plagami, jakie zostały zesłane na Egipt. Księga Wyjścia, 8 rozdział, 17 i 18 werset. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, także domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, i nie będzie much,
abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju. Tak samo też czytaliśmy w Księdze Objawienia w 9 rozdziale, 4 wersecie o sądach na ludziach, ale tylko tych, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Księga Objawienia, 9 rozdział, 4 werset. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Innymi słowy, ci, którzy są zapieczętowani Bożą pieczęcią, są zwolnieni z tego sądu. Bóg jest w stanie ochronić swoich ludzi. Kiedy Bóg wysłał wyrok na miastach Sodomy i Gomory, On wysłał aniołów, by ochronić Lota i jego rodzinę, zanim ci aniołowie mogli dokonać zniszczenia tych miast. Księga Rodzaju, 19 rozdział, 22 werset. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Księga Objawienia, 16 rozdział, 2 werset. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Tak więc ta pierwsza czasza zawiera sąd w postaci złośliwych i bolesnych wrzodów, ale tylko na tych, którzy dobrowolnie przyjęli znak bestii i wielbili jej obraz. Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record, Wykład Objawienia, daje nam takie prawdopodobne wyjaśnienie tej plagi. Chociaż nie można być tego pewnym, to jednak może być tak, że sam proces, w którym ludzie otrzymali ten znak, uczynił ich podatnymi na te wyjątkowe wrzody. Znak został trwale przymocowany do skóry, jak tatuaż, i coś w chemikaliach lub w procesie znakowania, być może w procesie napromieniowania ze względu na mandat rządu do szybkiego i trwałego znakowania miliardów ludzi, mogło dostać się do krwiobiegu. Anioł z plagą, znając naturę tej trucizny, mógł następnie uwolnić do atmosfery jakiś inny czynnik, który specyficznie i szybko zareagowałby ze wszystkimi ludzkimi ciałami tak dotkniętymi, powodując powstanie tych obrzydliwych i przenikliwie bolesnych wrzodów. Chcieli mieć znak bestii, więc Bóg dodał im swój własny znak do ich ciał. Obrzydliwe i bolesne wrzody, które przez ich odrażający wygląd naprawdę odzwierciedlają charakter humanistycznego Boga, którego sobie wybrali. Drugi anioł wylewa drugą czaszę na morze, zamieniając je w morze krwi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 3 werset. A drugi wylał swą czaszę na morze i stało się ono krwią jakby zmarłego i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. Wcześniej w rozdziale 8 Księgi Objawienia czytaliśmy o sądach trąb, gdzie pod sądem drugiej trąby tylko trzecia część morza stała się krwią i 1/3 wszystkich żywych stworzeń w morzu umarła. Księga Objawienia, 8 rozdział, 8 i 9 werset. I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią
I wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Podczas tego sądu, z powodu jakiegoś meteorytu czy spadającej do ziemi komety, trzecia część morza stała się krwią, zabijając trzecią część morskich stworzeń. Teraz jednak całe morze staje się krwią i każde żywe stworzenie w morzu ginie. Księga Objawienia, 16 rozdział, 3 werset. A drugi wylał swą czaszę na morze i stało się ono krwią jakby zmarłego i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. Ponieważ jednak nie jest wspomniane tutaj o spadającej w morze wielkiej góry płonącej ogniem, tak jak czytaliśmy to wcześniej, być może sugeruje to jakąś bardziej subtelną przemianę morskich wód. Profesor Henry Morris w jego książce The Revelation Record daje nam takie interesujące wyjaśnienie tej plagi. Należy pamiętać, że chemicznie rzecz biorąc, skład wody morskiej jest prawie identyczny ze składem krwi, więc konieczna byłaby tylko stosunkowo niewielka modyfikacja. Oczywiście czerwony kolor krwi płynącej w ludzkich żyłach jest jej nadawany przez hemoglobinę w czerwonych krwinkach, głównie ze względu na jej składnik żelaza. W żaden sposób woda morska nie może zastąpić krwi żywego ciała. Ale w tym przypadku wody morskie stały się jak krew martwego człowieka. Jest to jedyny roztwór chemiczny wody zawierający żelazo i inne substancje chemiczne, które nadają jej krwisto-czerwony wygląd, ale nie ma już w niej życia. W rzeczywistości przynosi śmierć każdemu żywemu stworzeniu w morzu. Nie wiemy dokładnie, jakie reakcje chemiczne zachodzą, aby wytworzyć tą śmiertelną transformację wód rozległych oceanów Ziemi. Możemy być jednak pewni, że anioł wód wie o wiele więcej o chemii wody niż jakikolwiek współczesny chemik organiczny, i jest w stanie zapoczątkować i utrzymywać takie reakcje, dopóki wszystkie wielkie i szerokie morza Ziemi nie wypełnią się śmiertelnym roztworem o wyglądzie i chemicznych składnikach szkodliwej krwi ludzkiego trupa. W tym toksycznym oceanie nic nie może przetrwać. I wkrótce miliardy ryb, ssaków morskich i niezliczonych odmian innych stworzeń morskich giną, zatruwając oceany i zanieczyszczając morskie wybrzeża świata. Ta niesamowita ekologiczna katastrofa jest również Bożą odpowiedzią na ludzką odmowę uwielbienia Go jako Boga i za wielkie dary Jego stworzenia. Następny boski sarkazm. Ludzkość obróciła się przeciwko Stwórcy, tak więc teraz nawet samo stworzenie obraca się przeciwko ludzkości. Wody mórz i oceanów były kiedyś źródłem pożywienia dla milionów ludzi. Teraz stają się mętną kałużą śmierci. Sam smród rozkładających się ryb będzie nie do zniesienia. Bóg nie poprzestaje tylko na wodach w morzu, ale wysyła trzeciego anioła z plagą na pitną wodę, również zamieniając ją w krew. Księga Objawienia, 16 rozdział, 4 werset. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód, i stały się krwią.
Bóg nie tylko niszczy ocean, ale niszczy zasoby słodkiej, pitnej wody ziemi. Trzeci sąd czaszy zamienia źródła i wody rzek w krew, najwyraźniej z tym samym niszczycielskim skutkiem, chociaż wyniki wyroku nie są tutaj wymienione. Częściowo ziemia zaznała już taką plagę podczas plagi trzeciej trąby, opisanej w Księdze Objawienia, 8 rozdział, 10 werset. Ale wtedy tylko 1/3 słodkiej wody została zniszczona. Księga Objawienia, 8 rozdział, 10 werset. I trzeci anioł zatrąbił, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. Ta wielka gwiazda płonąca jak pochodnia to prawdopodobnie spadający meteoryt, który przebijając się przez atmosferę ciągnie za sobą smugę ognia. Cokolwiek to jest, to spada na źródła pitnej wody, przyczyniając się jeszcze do większego cierpienia bezbożnej ludzkości. Jak wiemy, słodka woda jest niezbędna do życia wszystkiego – ludzi, zwierząt i roślin. Nawet zatrucie 1/3 tych wód spowoduje wielkie zniszczenie ludzi i zwierząt. Teraz ta plaga została powtórzona, tym razem obejmująca wszystkie rzeki i źródła wód na całej ziemi. Jest to kolejny dowód na to, że te ostatnie plagi muszą być wylane tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, ponieważ ziemia nie mogłaby długo podtrzymywać życia w tym stanie. Zatrucie oceanu samo w sobie nie zniszczyłoby ludzkich zasobów wody, ponieważ cykl hydrologiczny mógłby nadal funkcjonować w celu utrzymania dostaw świeżej wody do rzek. Ale teraz przyszedł trzeci anioł, anioł wód, a jego czasza gniewu jest opróżniona na wszystkie rzeki i źródła, także i one stają się krwią. Najwyraźniej woda rzek i źródeł, choć skutecznie przekształcona w skład krwi, nie będzie tak toksyczna jak wody oceanu, ponieważ ludzie nadal będą mogli ją pić. Woda będzie gorzka i odpychająca, ale być może dzięki drogiemu oczyszczaniu będzie można uczynić ją zdatną do picia. W najlepszym razie przetrwanie ludzkości będzie o wiele trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy wszystkie wody staną się krwią. Można sobie tylko wyobrazić, jaki ogromny zamęt i zniszczenie powoduje ta plaga. Życie ludzi i zwierząt jest uzależnione od regularnego picia wody. Całe ludzkie ciało składa się około 66% z wody. Nasze kości zawierają 22% wody, mięśnie 76%, a krew zawiera 83% wody. Płuca to 90% woda, a nasze mózgi posiadają 95% wody. Dlatego woda i regularne nawodnianie odgrywają tak ważną rolę w zdrowym stylu człowieka. Przeciętny dorosły człowiek w normalnych warunkach powinien pić codziennie co najmniej 2 litry wody. Teraz możemy lepiej zrozumieć, jaki śmiercionośny wpływ będzie miała ta plaga na zdrowie i życie ludzi i wszystkich zwierząt. Księga Objawienia, 16 rozdział, 5 werset. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś. Proszę zwrócić uwagę na specjalizację poszczególnych aniołów.
Z angelologii, dziedziny teologii systematycznej, dowiadujemy się, że Bóg używa aniołów do wykonywania Jego zamiarów i każdy z aniołów ma przydzieloną Jemu dziedzinę działania. W poprzednim wykładzie zobaczyliśmy, jak Bóg użył aniołów najpierw do wyprowadzenia Lota i jego rodziny z Sodomy, a później do zniszczenia tych dwóch miast Sodomy i Gomory. Bóg użył również anioła do wykonania wyroku na Herodzie Agrypie za jego wyniosłość i nieuwielbienie Boga. Teraz widzimy, że ten anioł wód najwyraźniej ma władzę nad wodami, które właśnie zostały zniszczone. Ten anioł wód zapewnia nas, że w tym, co Bóg robi, przejawia się Jego święta sprawiedliwość. Księga Objawienia, 16 rozdział, 5 werset. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś. Tak więc mamy tutaj świadectwo anioła, nieskażonego grzeszną naturą, stwierdzającego, że Bóg ma prawo czynić dokładnie to, co robi. Rozlew krwi podczas wielkiego ucisku, kiedy wierzący są mordowani tysiącami, nie ma sobie równych w historii rodzaju ludzkiego. Wieczny Bóg, choć oczekuje właściwego czasu, jest nieubłagany w swoim sądzie nad tymi, którzy prześladowali Jego lud. Anioł oświadcza, że ponieważ zła, niewierząca ludzkość zabijała lud Boży, on jest prawie sprawiedliwy w swoim sądzie tej bezbożnej ludzkości. Ludzie kwestionują Bożą suwerenność, Jego prawo jako Stwórcy do ustalania reguł naszego postępowania. Ale ten święty anioł nie kwestionuje Boga. On po prostu wywyższa Boże atrybuty wszechmocy, sprawiedliwości i świętości. Bóg ma prawo czynić to, co robi, ponieważ jest związany tymi atrybutami sprawiedliwości i świętości. Księga Objawienia, 16 rozdział, 5 werset. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś. O kim jest tutaj mowa? Najprostsza odpowiedź jest, że tu jest oczywiście mowa o Bogu. Bóg, który objawił się w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży Jezus i Bóg Duch Święty. Na samym początku Księgi Objawienia, w pierwszym rozdziale, 4 i 5 wersecie, czytaliśmy o Bogu w trzech osobach. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem. Przechodząc do wersetu 5, czytamy: i od Jezusa Chrystusa. Jeżeli uważnie czytamy te wersety, to widzimy, że wszystkie trzy osoby Trójcy są tutaj wymienieni. Ten, który jest i który był i który przychodzi, to Bóg Ojciec. 7 duchów to Bóg Duch Święty. Jezus Chrystus to Bóg Syn Boży. Jeden Bóg, ale On wyraził się w trzech osobach. Proszę zauważyć, że Bóg Ojciec jest opisany jako ten, który jest i który był i który przychodzi. Co to oznacza? Bóg, a zatem Bóg Ojciec, jest poza czasem. On jest samoistnym, Jego istnienie nie jest zależne od niczego i nikogo. On ma życie sam w sobie. Bóg zawsze był, Bóg jest i Bóg zawsze będzie. Albo poprawnie mówiąc, Bóg jest.
Ale tak samo też Jezus mówi o sobie w Księdze Objawienia, pierwszy rozdział, ósmy werset. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Jezus jest Alfa i Omega. Jezus jest Bogiem. Jezus jest tym, który jest, który był i który przychodzi. Jezus jest Wszechmogący. Ale skąd możemy być pewni, że w tych słowach jest mowa o Jezusie, skoro On nie jest nazwany po imieniu, a raczej użyty jest tutaj zwrot Pan Bóg? Zobaczmy, jak kończy się Księga Objawienia. 22 rozdział, 13 werset. Jam Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. 22 rozdział, 16 werset. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. A zatem sam Jezus twierdzi, że jest Alfą i Omegą, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Księga Objawienia, 16 rozdział, 5 werset. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś. Jezus jest wiecznie istniejącym Bogiem, który jest i który był i który ma prawo sądzić całą ludzkość za przelaną krew świętych i proroków. Księga Objawienia, 16 rozdział, 6 werset. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego. Świadectwo anioła wód, kontynuowane w wersecie 6, jest następnym przykładem boskiego sarkazmu. Ludzie przelewali krew Bożych ludzi, Jego świętych i proroków, więc teraz Bóg daje im krew do picia. Mieszkańcy ziemi otrzymują dokładnie to, na co zasługują. Ale proszę zauważyć ten zwrot: wylali krew świętych. Nie czytamy tutaj, że przelali krew świętych Kościoła. Dlaczego? Jak zapewne pamiętamy, Księga Objawienia składa się z trzech części. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, 19 werset. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Napisz więc to, co widziałeś, to jest objawienie, rozdział pierwszy. To jest wizja uwielbionego Chrystusa. To, co jest, to objawienie drugi i trzeci rozdział. To słowa Chrystusa do siedmiu kościołów Azji Mniejszej. Co potem musi się stać, to objawienie czwarty do 22 rozdziału. To ta część księgi, która mówi o przyszłości, o okresie gniewu Bożego, o którym właśnie czytamy. Kościoła już nie ma na ziemi. Kościół już został porwany do nieba przed nastaniem tego siedmioletniego okresu gniewu Bożego, a więc i święci Kościoła są już w niebie. Ci święci to męczennicy okresu gniewu Bożego, święci zabici w pierwszej połowie okresu gniewu Bożego, w okresie ucisku, jak i święci zabici w drugiej połowie okresu gniewu Bożego, w okresie wielkiego ucisku. Musimy pamiętać, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, dostępuje zbawienia
i w tym samym momencie jest przez Niego uznawany za świętego, już teraz, za naszego życia na ziemi. Księga Objawienia, 20 rozdział, 4 werset. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia, i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego. To męczennicy, czyli święci, z okresu ucisku. I tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. To męczennicy, czyli święci z okresu wielkiego ucisku, ponieważ dopiero wtedy Antychryst pojawi się na scenie światowej i będzie wymagał jego wielbienia i przyjęcia jego znaku na czoło lub rękę. Ale skąd mamy proroków w tym okresie gniewu Bożego? Czy pamiętamy o dwóch świadkach, dwóch prorokach, Mojżesza i Eliasza, którzy pojawili się w okresie ucisku i ostrzegali ludzi przed nadchodzącym Bożym sądem? Księga Objawienia, 11 rozdział, 3 werset. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Ci dwaj świadkowie, dwaj prorocy zostali zabici. Ich krew została przelana na ulicach Jeruzalem. Księga Objawienia, 11 rozdział, 8 werset. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. Tak więc ci święci i prorocy doczekali się Bożej sprawiedliwości. Ich krew została przelana i teraz ludzkość musi pić krew. Godni są tego. Księga Objawienia, 16 rozdział, 7 werset. I usłyszałem, jak mówił ołtarz. Tak, Panie Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. Oczywiście fizyczny ołtarz nie może mówić. Wyrażenie i usłyszałem, jak mówi ołtarz, jest personifikacją, uosobieniem, metaforą, która odzwierciedla świadectwo męczenników w niebie, których dusze są pod ołtarzem i wołają o pomstę do Boga. Księga Objawienia, 6 rozdział, 9 werset. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Księga Objawienia, 6 rozdział, 10 werset. I głosem donośnym tak zawołały: dokądże, Władco Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? Teraz czytamy, że czas sądu nadszedł i że Wszechmocny Bóg wymierzy sprawiedliwy wyrok. Księga Objawienia, 16 rozdział, 7 werset. I usłyszałem, jak mówi ołtarz. Tak, Panie Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. Ci męczennicy czekali na ten dzień, kiedy Bóg zemści się na narodach za ich przelaną krew. Ten dzień właśnie nadszedł. I teraz ci męczennicy chwalą Boga za Jego prawdziwe i sprawiedliwe wyroki. Czwarty anioł wylewa swą czaszę na słońce, powodując wielki upał na ziemi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 8 werset.
a czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. To przypomina nam sąd czwartej trąby, z tą różnicą, że wtedy dotyczyło to tylko 1/3 części słońca, księżyca i gwiazd, i efektem tego sądu była ciemność. Księga Objawienia, 8 rozdział, 12 werset. I czwarty anioł zatrąbił, i została rażona trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc podobnie. W przeciwieństwie do pierwszych trzech trąb Sądu Bożego, które dotknęły ziemię, morze i rzeki, teraz ten czwarty sąd odnosi się do samego nieba. Apostoł Jan widział zaburzenia jasności słońca, księżyca i gwiazd jako ostrzeżenie przed nadchodzącymi jeszcze większymi plagami, jakie mają przyjść na ziemię. Księga Objawienia, 16 rozdział, 8 werset. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. Do tej pory wszystkie plagi czasz Sądu Bożego, podobnie jak plagi trąb, również dotknęły tylko ziemię i jej atmosferę. Bóg jednak jest właścicielem słońca i ziemi. On je stworzył i może z nimi robić, co chce. Chociaż słońce nie jest częścią ziemi, ono służy ziemi. Słońce zostało stworzone specjalnie, aby dać światło na ziemię i być znakiem dla pór roku, dni i lat. Słońce rzeczywiście było dobrym sługą człowieka, ponieważ wszystkie fizyczne i biologiczne procesy ziemskie czerpią swoją energię ostatecznie ze słońca. Ale słońce, podobnie jak Pan Jezus Chrystus, który jest światłością świata, może być zarówno dobrym sługą, jak i wrogiem. A teraz jest czas sądu i temu aniołowi Bóg powierzył kontrolę nad wielkimi procesami energii słonecznego silnika. Ten anioł zna i rozumie procesy zachodzące w słońcu i jest w stanie je przyspieszyć lub spowolnić, ogrzewając lub ochładzając w ten sposób ziemię. Kiedy anioł wylewa zawartość swojej wielkiej czaszy na słońce, nagrzeje się ono do wielkiej intensywności, a promieniowanie słoneczne obejmie ziemię wielkimi falami palącego ciepła. Prorok Malachiasz napisał o tym w ostatnim rozdziale Starego Testamentu. Księga Malachiasza, 3 rozdział, 19 werset. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. W innych przykładach jest to Księga Malachiasza, 4 rozdział, 1 werset. Mieszkańcy ziemi są więc dręczeni jeszcze bardziej. Palące ciepło samo w sobie jest wystarczająco złe, ale staje się jak węgle ognia na wrzodowych ranach w ich skórze. Co więcej, w nocy jest niewielka ulga i trudno jest odpocząć lub spać. Cała sytuacja będzie wręcz tragiczna i trudna do zniesienia. Także ludziom trudno będzie nawet myśleć w racjonalny sposób. Księga Objawienia, 16 rozdział, 8 werset. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi.
Ludzie wierzą, że obecnie żyjemy w okresie globalnego ocieplenia i domagają się od polityków działania, żeby ten proces odwrócić. Globalne ocieplenie dopiero nadejdzie i nikt nie będzie w stanie to powstrzymać. Upał będzie tak straszny, że jest opisany tutaj jako dotknięcie ogniem. Intensywne ciepło słoneczne wywoła również inny efekt, który przynajmniej przez jakiś czas zrekompensuje parowanie oceanu. Wielkie pokrywy lodowe na Grenlandii i kontynencie Antarktydy pod wpływem takiego globalnego ocieplenia zaczną się stapiać. Szacuje się, że w tych wielkich zbiornikach jest wystarczająco dużo lodu, aby podnieść poziom morza na całym świecie o około 60 metrów, gdyby wszystko zostało stopione. Gdyby rzeczywiście wielkie pokrywy lodowe nagle stopiły się pewnego dnia, wiele z największych miast świata, takich jak Nowy Jork, Tokio, Londyn, Los Angeles, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Amsterdam, Sankt Petersburg, Rzym, Ateny, Bejrut, Kalkuta, Szanghaj, Singapur, Hongkong, Sydney i wiele innych zostałoby w dużej mierze zalanych i zniszczonych. Zjawisko to może być zasygnalizowane w niektórych wersetach Pisma Świętego. Księga Joba, 38 rozdział, 22 i 23 werset. Czy dotarłeś do zbiorników śniegu? Czy widziałeś zbiorniki gradu? Na czasy gniewu je chowam, na dzień utarczki i wojny. Księga Psalmów, 147, 17 i 18 werset. Ciska swój grad jak okruchy chleba, od jego mrozu ścinają się wody. Posyła słowo swoje i każe im tajać. Każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody. Księga Amosa, 9 rozdział, 5 i 6 werset. Pan, Bóg zastępów, dotyka ziemi, a ona topnieje. Także lamentują wszyscy jej mieszkańcy. Podnosi się wszędzie jak Nil i opada jak Nil egipski. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan, oto imię jego. Innymi słowy, to, co jest normalne dzisiaj, niekoniecznie musi być normalne podczas okresu gniewu Bożego. Co więc ludzie robią, gdy te promienie słońca zaczynają ich palić? Czy upokarzają się przed Bogiem, nawracają się do Niego i proszą Go o przebaczenie? Księga Objawienia, 16 rozdział, 9 werset. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, ale takie jest serce grzesznego człowieka. To są ludzie, którzy mieli wiele okazji, aby pojednać się z Bogiem. Jak pamiętamy z poprzednich wykładów, Bóg wysyłał nawet aniołów, by ostrzegać ludzi. Anioł latał tam i z powrotem, oświadczając ludziom wieczną Ewangelię. 144 tysięcy żydowskich ewangelistów głosiło po całej ziemi o przyjściu Królestwa Bożego. Wspomniani wcześniej dwaj świadkowie odegrali wielką rolę w rozpowszechnianiu przesłania łaski dla całej ludzkości przez pierwsze 3,5 roku okresu gniewu Bożego, zanim zostali zabici.
A jednak ludzkość, z pewnymi wyjątkami, wraca do swoich upartych dróg i chociaż uznaje, że Bóg kontroluje te sądy i ma moc nad tymi plagami, to jednak dalej bluźnią przeciwko Bogu. Księga Objawienia, 16 rozdział, 9 werset. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. To oczywiście nie pierwszy taki przypadek. Czytaliśmy o takim nastawieniu ludzi wcześniej w Księdze Objawienia, 9 rozdział, od 20 do 21 wersetu. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. Takie było nastawienie ludzi na początku okresu gniewu Bożego, pomimo tych okropnych sądów trąb, powodujących śmierć 1/3 ludzkości. I takie same nastawienie jest przy końcu tego okresu. Ci, co przeżyli i widzieli, jak inni giną, mimo wszystko nie odwrócili się od swoich grzechów i nie nawrócili się do Boga. Nic więc dziwnego, że Bóg dosłownie podkręcił temperaturę przez wylanie tej czwartej plagi na słońce. Czas Jego łaski, czas na nawrócenie się do Boga się kończy. Cała ludzkość zostanie poddana jeszcze trzem plagom, zanim nastanie tak długo oczekiwane Królestwo Boże. Drogi przyjacielu, jak ty reagujesz na Ewangelię, na dobrą nowinę o naszym zbawieniu teraz, zanim nastaną na ziemi te okropne sądy Boże? Jezus wyszedł z wieczności, z nieba i przyszedł na ziemię, aby wypełnić ogromną przepaść, jaka istnieje pomiędzy świętym Bogiem a grzeszną ludzkością. Przez swoją śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Jezus uczynił wszystko, co możliwe, aby uczynić nas sprawiedliwymi przed Bogiem. Nic więcej nie można zrobić, a wszystko, o co Pan Jezus nas prosi, to uwierzyć w Jego uczynki, w Jego obietnice i przyjęcie Jego daru zbawienia. To wszystko i nic więcej. Tak więc, drogi przyjacielu, przyjmij ten dar dzisiaj. Jutro może być już za późno. Jeżeli Bóg pozwoli, następnym razem zobaczymy, jakie następne wyroki w postaci czasz gniewu Bożego czekają tych, którzy nie nawrócili się, by oddać Bogu chwałę. Zostańcie z Bogiem.